Gdy codzienność staje się nudna, sztywna i monotonna, nic nie zachwyca bardziej niż chwile samotności spędzone ze sobą, patrzenie się przed siebie, w dal, wodzenie wzrokiem po nieskończoności, rozmowa z tą częścią siebie, która uwielbia szukać i tworzyć. Wiem, czego szukam. Pragnę doświadczenia wzniosłego i ekscytującego, fascynującego i szczytowego, miłosnego i błogiego. Bo po co w ogóle mielibyśmy żyć? Zadawać pytania, tęsknić, marzyć, pragnąć, aby nam było lepiej. Szukamy rozwiązań, które nie nadchodzą, jakby życie grało z nami w grę. Raz coś wydarza się spontanicznie i niespodziewanie. Innym razem jesteśmy zmuszeni do wysiłku i wykorzystania tych kart, które już rozdano. Szukam formy dyscypliny. Tej, która da mi poczucie sensu i celu. Osiągnięcia czegoś. Uczynienia mego sensu nie tylko ideą w przenośni, lecz realnego doświadczenia. Szukam przestrzeni, w formie, której będę mógł urzeczywistnić swoją wolność. Poczuć się jak Bóg, choćby na chwilę, zjednując się z tym, co sam uczynię żywym, powołując myśl do istnienia, zapraszając ją do wspólnego tańca, do baletu, romansu, zjednania się z tym, co dla nas nieznane, a jednak fascynuje. Odkrywanie tak bardzo fascynuje. Jak zwykle, łapię się na prawdzie o sobie. Nie szukam tak naprawdę odpowiedzi. Pragnę doznawać samej przyjemności, zadając pytania. Patrzę w gwiazdy, będąc wtulony w ich ramiona. Każda jedna rzecz, która wydarzyła się z rozsądku, jest w istocie szalona. Może czasem pomylona z czymś innym, ale w istocie taka sama jak zawsze. Niebawem i tak powrócę do tablicy. Namaluję na niej wszystko, co istotne. Opowiem ludziom z fascynującym brzmieniem głosu, że warto było zrobić krok w tył, krok w przód, krok w bok, pytając innych i siebie o kierunek. I odnaleźć go, jak zwykle, w milczeniu. Zapewne zdarzało wam się odczuwać takie uczucie egzystencjalnej samotności. Jest to takie uczucie troszeczkę przypominające osamotnienie, samotność, trochę nostalgię, tęsknotę za tym, co było, ale też wiążące się z takim poczuciem, że ty, jako istnienie, jako człowiek, jesteś jakąś częścią wszechświata, która jest w pewnym sensie zagubiona, w pewnym sensie pragnie odnaleźć siebie, pragnie odnaleźć siebie nie pod płaszczem koncepcji, ale w poczuciu całości. Dlatego tak bardzo ciągnie nas do tych duchowych doświadczeń, do medytacji, do jogi, ale również do kontemplacji, również do poezji, do muzyki. Pewnie znacie tą taką głęboką, nostalgiczną muzykę, którą włączacie, gdy chcecie posiedzieć sami ze sobą, albo może jesteście w podróży, jedziecie pociągiem, albo macie gdzieś tam w playliście swoich ulubionych utworów i włączacie te utwory, gdy robicie coś dla was ważnego i istotnego. No nie da się ukryć tego, że jako ludzie doświadczamy tego typu uczuć. I bardzo często one się potęgują, czy one stają się bardziej wyraziste, stają się ich bardziej świadomi, gdy wchodzimy na tą ścieżkę rozwoju świadomości, gdy zaczynamy być uważni swoich uczuć, swoich emocji, zaczynamy medytować i zgłębiamy niepodzielność świadomości. Chciałem wam zaprezentować kawałek nagrania, który przygotowałem specjalnie dla was, w którym wyrażam owe uczucie. Być może znacie to, bo już niejednokrotnie nagrywałem tego typu nagrania, w których chciałem wyrazić właśnie tą część siebie, która
przekazuję to uczucie. I w przekazie tego nagrania nie tyle chodzi o słowa, które ja mówię, one również odgrywają jakąś część tutaj w większej całości, ale najważniejsze jest to uczucie, dodanie tego uczucia. I chciałem wam pokazać to uczucie. Uczucie to wynika również z tego, że bardzo trudno jest zakomunikować tą część duchową nas, która kryje się pod płaszczem koncepcji, ponieważ ona jest niewysłowiona. Jej się nie da wysłowić. Pewnie znacie to dosłownie, doskonale, gdy mieliście jakieś doświadczenia w swoim życiu, które zabierały dech w waszych piersiach. Nie byliście w stanie w ogóle wypowiedzieć słowa. Może to były jakieś doświadczenia osobiste, zbliżenia, kontaktu intymnego z drugą osobą, może wasz pierwszy seks, może pierwsze jakieś doświadczenie duchowe, może moment, gdy byliście w podróży, byliście w górach, byliście w jakimś miejscu, które no, ściąło was totalnie i pozostawiło bez słów. To również odnajduje się w twórczości i to również wyraża się w twórczości, ponieważ twórczość jest, uważam, jednym z takich najlepszych nośników duchowości. Tam najlepiej można to oddać. I też staram się odtworzyć tutaj to uczucie, bowiem ja wiem, że w kwestii rozwoju duchowego bardzo często ludzie są samotni, nie mają zbyt wiele osób, z którymi mogą na ten temat porozmawiać, a tym bardziej bardzo trudno jest o tym opowiadać. Więc staram się ubrać to tak w słowach, żeby nie tylko wyrazić siebie, ale ubogacić wasze życie, żebyście mieli głębszą perspektywę na temat tego, jak możecie to wyrazić, jak możecie to opowiedzieć innym ludziom, może zainspirować się do jakiegoś głębszego zrozumienia. Chciałbym podzielić się z wami perspektywą tego, w jaki sposób owe uczucia były wyrażane w twórczości, a dokładnie w formie wierszy zwanymi haiku. I zostało to fajnie opisane w książce Droga Zen, napisanej przez Alana Wattsa. Zapraszam was do dalszej części materiału. Pokażę wam kilka przykładów takich wierszy oraz to, jakimi subtelnościami różniły się poszczególne uczucia, które były wyrażane właśnie w formie tych wierszy. Alan Watts w książce Droga Zen wyróżnił 4 nastroje zawarte w wierszach haiku. Haiku są formą japońskiej poezji, wyrażonej w postaci 17 sylab, podzielonych na 3 części. Pierwszy nastrój to sabi, cicha, przejmująca samotność. Na uschniętej gałęzi przysiadła wrona. W jesienny wieczór. Z nadejściem wieczornej bryzy. Woda omywa. Nogi czapli. W ciemnym lesie. Jagoda upada na ziemię. Szmer wody. Sabi jest jednakże samotnością, odpowiadającą buddyjskiemu pojęciu zachowywania dystansu wobec rzeczy, dostrzeżeniu, że wszystko dzieje się samo z siebie, w akcie cudownej spontaniczności. Towarzyszy jej owo poczucie głębokiego, wszechogarniającego wyciszenia, które przychodzi wraz z długo padającym śniegiem, spowijającym wszelkie odgłosy w coraz to nowe warstwy miękkości. Wabi. Nieoczekiwane dostrzeżenie nieodłącznej takowości, tkwiącej w najzwyklejszych rzeczach. Chruściana brama, której zasuwą ten oto ślimak. Dzięcią. Stuka w tym samym miejscu. Dzień chyli się ku końcowi. Zimowe przygnębienie. W cebrze na deszczówkę. Spacerują wróble. Trzeci nastrój to awarę. Awarę to niezupełnie smutek. I nie całkiem nostalgia, w zwykłym znaczeniu tęsknoty za ukochaną przeszłością. Awarę jest echem tego, co przeminęło i tego, co kochaliśmy, które nadaje mu brzmienie tak samo, jak katedra nadaje brzmienie chórowi i bez którego byłby on znacznie uboższy. Awarę to chwila starcia pomiędzy przyglądaniem się ze smutkiem i żalem nietrwałości świata, a dostrzeganiem w nim prawdziwej formy wielkiej pustki. Strumień chowa się w trawach wyruszającej w drogę jesieni. Liście opadają, kładą się jedne na drugich. Deszcz smaga deszcz. Czwarty nastrój to jugen, pewnego rodzaju tajemnica. Morze ciemnieje, głosy dzikich kaczek są z lekka białe. Skowronek, jego samotny śpiew zamarł. Bez żadnego śladu.
Polecam wam tą książkę, tą i wszystkie inne duchowe książki, które zawierają formę twórczości. Mega, mega, mega wartość, mega wiedza. Zresztą ja Alana sobie bardzo cenię, jest to mój guru, mógłbym tak powiedzieć. I no, jego sposób elokwentnego przedstawiania koncepcji duchowych jest niesamowity, dla mnie osobiście niesamowity. Jest to osoba, która towarzyszy mi na drodze rozwoju duchowego niemalże od samego początku. Wszystkie jego książki, które przesłuchałem, które przeczytałem, mają głęboką wartość i filozoficzną myśl. Szczególnie polecam wam tą, ponieważ zawiera podstawy zen i podstawy zrozumienia podejścia zen do oświecenia, które jest fenomenalne i w swojej wnikliwej prostocie i takiej surowości znaczenia, no praktycznie niekwestionowalne, jeżeli chodzi o świadomość i rozpoznanie stanu niedualności. Słuchajcie, jeżeli chodzi o to nagranie, to wszystko. Chciałem podzielić się z wami tym kawałkiem twórczości. Zachęcam was do studiowania haiku, do studiowania różnych ścieżek duchowych. Może macie jakiegoś ulubionego twórcę, jakiegoś ulubionego artystę, jakiegoś filozofa, jakąś ścieżkę rozwojową, duchową, która was mega pociąga, mega was interesuje i w tej chwili jesteście w nią zaangażowani na maksa. Napiszcie proszę o tym na dole w komentarzu, z miłą chęcią dowiem się, co takiego wy w tej chwili studiujecie, co was teraz interesuje, jaka forma twórczości pociąga wasze serca i sprawia, że czujecie się mega zafascynowani życiem, twórczością, czujecie tą miłość w sobie wewnętrzną, czujecie ten taki ogień, żeby żyć, bo myślę, że to jest również bardzo ważna część naszego życia, żeby rozbudzać w sobie miłość do życia. To jest w zasadzie podstawa naszej egzystencji, nie? Miłość do życia. Bez miłości do życia nie ma połączenia z życiem. Nie ma w ogóle połączenia z życiem. Jeżeli mielibyśmy tylko i wyłącznie uznać życie za samo przetrwanie, no to jest to mega dołujące, nie? Jeżeli celem życia miałoby być tylko przetrwanie. Oczywiście to jest jakaś podstawa, jakiś fundament naszego życia, ale nie jest to ostateczna całość. Dzięki wam serdeczne za waszą uwagę. Zostawcie komentarze, zostawcie przemyślunki, zostawcie dla mnie łapki w górę. Subskrybujcie kanał, kliknijcie w dzwoneczek, żeby być na bieżąco. Proszę was również o subskrypcję na newsletterze na mojej stronie projektfindyourself.com.pl. Możecie zostawić swój adres, e-mail. Dzięki temu możemy być w kontakcie. Ja mogę dzielić się z wami dodatkową wartością, jeżeli chodzi o rozwijanie projektu Find Yourself. Chętnych zapraszam na konsultacje, na najnowszy warsztat Satori. Wszystkie informacje są na dole. Zapraszam was również na grupę na Facebooku Wszyscy Jesteśmy Świadomością oraz pozostałe kanały mediów społecznościowych. Instagram, Facebook, o już trochę się tego nazbierało. Ale tam dzielę się dodatkową wartością, wiedzą, różnymi swoimi przemyśleniami. Jeżeli was interesują tego typu materiały, to zachęcam, zapraszam, możecie dowiedzieć się więcej. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia następnym razem. Miłego. Elo, buźkę.